Szmanko, to ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Jesteśmy w sklepie tej gry. No i tak jak widzicie, jest tutaj karta i szumy. I w komentarzach pytacie mnie często, co sądzę o tej niesamowitej ofercie. I szuma kosztuje, znaczy alternatywna karta i szumy kosztuje 3000 pieczęci. No i często pytacie mnie po prostu, czy opłaca się to kupować tą kartę, czy ewentualnie, czy ja bym kupił tą kartę. Ja odpowiem tak, na chwilę obecną przy powiedzmy setce pieczęci za jakie się otrzymuje za kolejny level i ewentualnie kolejnej setce za logowanie się codziennie po 7 dniach, no najczęściej mniej więcej tyle wpada, 70, 80, 90, 100, 100, no czasami nawet jest 180, no ale powiedzmy setka pieczęci za logowanie, czyli setka za kolejny level, no to 3000 pieczęci zapłacić za jedną kartę, to jest to dużo. Żeby nie powiedzieć bardzo dużo. Szczerze mówiąc, to za te 3000 pieczęci wolałbym sobie kupić dwa boksy. Albo po prostu dwa boksy. No ja bym dla siebie wybrałbym po prostu Zapomniane Wojny i Herolda Pustki. Albo najlepiej po prostu wziąłbym, kupił zestaw mistrza za 3000 pieczęci i wyszłoby na to samo, albo nawet jeszcze ciekawiej, bo miałbym jeszcze ten zestawik z podstawki i w sumie zaoszczędziłbym bodajże 400 pieczęci, bo te Herold Pustki i Powstanie Pustki kosztują po 1200 plus ten 1000 to jest 3400, a tutaj wszystko jest za 3000, więc byłbym 400 do przodu. Okej, może zobaczmy ile w realnym hajsie trzeba zapłacić za tą kartę. A więc tak, możemy kupić, jest opcja kupienia dwa razy po 1500 pieczęci, one kosztują się 69 zł, no liczmy 70, to jest 140 zł, czyli trzeba ewentualnie zapłacić 140 zł za 3000 pieczęci, albo możemy wybrać trochę ciekawszą opcję, 3600 pieczęci za 150 zł. No tak czy siak musimy wydać około 140-150 zł na to, żeby mieć 3000 albo 3600 pieczęci i żeby móc sobie zafundować alternatywny art i czumy. No jak dla mnie to jest to po prostu zbyt drogo. Ja na pewno tej karty bym sobie jeszcze raz powtórzę nie kupił, no chyba żebym po prostu spał na pieczęciach, tak jak to napisałem w jednym komentarzu. Żeby to był deck za 3000 pieczęci i żeby Ishuma była w tym deku alternatywną kartą i oprócz tego na przykład żeby były Paosy z podstawki, czyli alternatywne karty Paosa i alternatywne karty na przykład Mrocznego Asasyna. Żeby to wszystko było w tym deku i na przykład żeby były 4 Paosy takie i 4 Asasyny alternatywne, no to wtedy za 3000 taki deck, to by było nawet całkiem niezłe, to by była nawet super gratka, tak myślę, żeby dostać po prostu alternatywne karty Paosa i alternatywne karty, kurczę, Asasyna z Closed Bety, bodajże, bo te karty były tylko w becie dostępne. To by było coś, no za 3000 to ja bym się nawet zastanawiał, żeby sobie nie wciągnąć takiego deku, no ale pojedynczą kartę nie, to jest naprawdę dość sporo. No i tak jak mówię, szczerze mówiąc, za te 3000 to bym po prostu wolał sobie kupić pakiet mistrza i tyle. I miałbym po prostu trzy zestawy, podstawkę bohaterskie, znaczy podstawkę, Powstanie Pustki i Herolda Pustki, trzy boksy, to jest bodajże 360 kart, jeżeli dobrze liczę. Więc no naprawdę moim zdaniem za te 3000 to o wiele bardziej opłaca się kupić ten zestaw mistrza niż po prostu bawić się i kupować jednego bohatera w tej cenie. No to jest po prostu moim zdaniem troszeczkę przegięcie. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma co robić z pieniędzmi i może sobie pozwolić na to, żeby wydać na tą kartę powiedzmy te 150 zł, żeby kupić te 3600 pieczęci, czy ewentualnie za 140 zł kupić po prostu 3000, dwa razy po 1500, proszę bardzo, no to po prostu skurczę, żyjemy w wolnym kraju, każdy sobie może kupować to, co chce, jeżeli ma tylko pieniądze, tak? No ja mówię, no ja osobiście na pewno tej karty sobie nie kupię, chyba żebym sobie, nie wiem, wygrał w Totka po prostu i miałbym jakieś wolne pieniążki i mógłbym po prostu kupić sobie za to po prostu pieczęcie i kupiłbym, żebym sobie wtedy tą kartę ewentualnie. Na chwilę obecną na pewno bym jej nie kupił i szczerze mówiąc, ludziom, którzy po prostu nie wydają pieniędzy, realnych pieniędzy na to, żeby grać w Duel of Champions, no to po prostu no nie polecam tego. No, szczerze mówiąc, kupcie sobie po prostu ten pakiet mistrza, który kosztuje 3000, macie tam 3 boksy i moim zdaniem to jest o wiele lepsza opcja niż
niż pchanie się w Ishumę za 3000. No tak jak mówię, żeby to był deck, żeby to był jakiś fajny deck Ishumy z alternatywnymi kartami tych Paosów i Asasynów, no to wtedy jeszcze bym się zastanawiał. Wtedy bym się zastanawiał, bo to byłaby nawet gruba oferta. Ale pojedyncza karta, jak dla mnie, jest to po prostu zbyt drogie. Dla mnie realna cena tej karty to wynosi gdzieś pomiędzy 700 a 1000 pieczęci. Za tyle mógłbym ją jeszcze ewentualnie kupić na chwilę obecną. Myślę, że 1000 pieczęci to nawet jest dość dużo. 700-800 pieczęci to jest taka maksymalna cena, jaką mógłbym na chwilę obecną, na teraz, nie kupując pieczęci, po prostu za realny hajs, tyle mógłbym zapłacić po prostu za tą Ishumę. 700-800 pieczęci, nie więcej, niestety. Tak jak mówię, nie polecam zbytnio tej karty, kupcie sobie po prostu lepiej zestaw mistrza i tyle. Moim zdaniem na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Dostaniecie masę kart, to jest 360 kart, dostaniecie jeszcze masę dzikich kart. Po prostu jeżeli chcecie, to możecie sobie kupić Ishumę, fołtarz życzeń, no i tyle. Okej, dzięki wielkie YouTube, to była taka w sumie szybka myślę recenzja oferty, która pojawiła się w sklepie Might and Magic Duel of Champions. To tak jak mówię, to jest po prostu gra, to jest taki model gry, no to jest darmowa gra, która po prostu czerpie zysk, no bo nie oszukujmy się, ta gra została stworzona po to, żeby producent tej gry zarabiał na tej grze, więc stąd taka oferta, a nie inna, tak? Oni po prostu chcą na tym zarobić, chcą po prostu sprzedać wam towar i na tym zarobić. Towarem jest w tym przypadku alternatywna karta i szum. No i tyle. Okej, to dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, cześć!